Agnieszka Sierocińska-Chrzanowska, telewizja. Witam, zapraszam na nasz cotygodniowy program. W tym tygodniu wydanie świąteczne, dlatego też zaczynamy od życzeń. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Chrzanów, pragnę Wam złożyć życzenia zdrowych, radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła i miłości. Niech każdy dzień Nowego Roku przyniesie Wam mnóstwo uśmiechu i pomyślności. A nasza gmina niech się rozwija i staje coraz lepszym miejscem do życia dla każdego z nas. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku! W szczególnym okresie świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym oraz radnych Rady Miejskiej życzę zdrowych, pogodnych i radosnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie. A w nowym roku pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Drodzy Państwo, wesołych świąt i do siego roku. Tydzień przed świętami Moksir zaprosił chrzanowian na miejską wigilię. Woń wigilijnych potraw, żywa szopka, wspólne śpiewanie kolęd. Podczas miejskiej wigilii pod choinką można już było poczuć prawdziwie świąteczną atmosferę. Zwłaszcza, gdy na rynku rozbrzmiały kolędy. Nadchodzące święta zwiastowała też woń potraw wigilijnych. O poczęstunek dla mieszkańców zadbały w tym roku takie restauracje jak Odyseja, Utarte, Platan oraz Cukiernia Ania, a także Balinianki i Luszowianki. Plus minus 500 porcji przygotowujemy łazanek, kapusta z grochem, kompot suszu, do tego jeszcze słodkości, do tego przygotowujemy nasze bułki, które od lat się sprawdzają, także zdaję to egzamin. A co to za bułki? To chyba nie jest typowo wigilijna potrawa. Dbając o to, żeby każdy tutaj, kto przyjdzie, żeby czuł się pełny, tak? Oprócz tych naszych gorących dań robimy takie bułki z naszymi śledziami według naszego przepisu, śledzie na kwaśno, do tego pasztet, który nie jest takim typowym daniem wigilijnym, natomiast święta jak najbardziej można takie rzeczy serwować. Serwujemy to zresztą w naszym hotelu. Staramy się wyjść też do ludzi tutaj na zewnątrz, żeby każdy, nawet najbiedniejszy, miał tą chwilę przyjemności w te święta. Robimy to jak każdy filantrop, tak? Robimy to z serca. Co dzisiaj panie tutaj prezentować będą na stole wigilijnym? No też właśnie groch Jasiek z tym, ze suszem i ciasta. No ja na przykład upiekłam sernik. Podczas świątecznego spotkania na rynku wielu szanowian chętnie opowiadało, jak w ich domach wygląda tradycyjny wigilijny stół. Biały obrus, troszeczkę sianka, jakaś świeczka, dekoracja, coś takiego, obowiązkowo karp smażony w galarecie, jak to lubi, jak to ma czas. Fasola Jasiek, ja osobiście nie lubię z tymi suszami, śliwkami, więc ja z masełkiem robię. Jest chałka, jest miód, jest jakieś owoce, no i jest żurek z grzybkami, są gołąbki, oczywiście z kapustą i z grzybami, są pierożki z grzybami, barszczyk może być do fasoli Jasiek. Ulubiona potrawa wigilijna? Gołąbki z pieczarkami, no i groch Jasiek z kompotem. Jak długo trwają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia? A, z tydzień wcześniej. Pani wszystko sama przygotowuje, czy pomaga rodzina? Sama przygotowywałam, a ostatnio teraz nie przygotowuję, bo wyjeżdżam na Wigilię. Aha, czyli jest wygodnie. Tak, zbuntowałam się od śmierci męża, zbuntowałam się i wyjeżdżam. Miejska Wigilia była okazją nie tylko do posmakowania pysznych wigilijnych potraw, ale również zaopatrzenia się w sianko i opłatki. Uwagę wszystkich, a zwłaszcza najmłodszych, przyciągała żywa szopka. Żywa szopka, jak w zeszłym roku, przyjechała z Krzeszowic, Rancho Artemidy i tam właśnie te wspaniałe zwierzęta na co dzień sobie żyją, a tutaj do nas przyjeżdżają właśnie od święta, czyli na Wigilijkę i oczywiście na Orszak Trzech Króli. Z okazji nadchodzących świąt życzenia mieszkańcom złożył burmistrz Robert Maciaszek oraz jego zastępczyni Jolanta Zubik. Moi drodzy, chciałbym Wam wszystkim złożyć z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzenia, przede wszystkim zdrowia, pięknych, radosnych i spokojnych świąt, odpoczynku w rodzinnym gronie, takiej refleksji nad tym, co w życiu jest tak naprawdę najważniejsze. Życzę Wam tego, żeby i na te święta, i na cały rok znaleźliście jak najwięcej czasu dla swoich bliskich, dla swoich rodzin. W imieniu
wszystkich samorządowców życzę Państwu wszystkiego dobrego. Zdrowia, bo to najważniejsze. Miłości, bo to sens życia. Spełnienia marzeń, bo że marzenia warto mieć i warto je spełniać, to wszyscy wiemy. Wszystkiego dobrego. W trakcie spotkania oficjalnie rozstrzygnięto także konkurs plastyczny Wszyscy jesteśmy aniołami, cieszący się ogromną popularnością. Dość powiedzieć, że w tym roku wpłynęło aż 236 prac konkursowych. Laureatów obdarowano nagrodami. Specjalne podziękowania i pamiątkowe anioły otrzymały współpracujące z Ośrodkiem Kultury przy organizacji Wigilii, restauracje oraz koła gospodyń wiejskich. Dyrektor Chrzanowskiego Szpitala, Waldemar Stylo, odwołany w trybie natychmiastowym przez zarząd powiatu. Zarząd chce ogłosić konkurs na wybór nowego dyrektora, a były dyrektor zapowiada odwołanie do sądu pracy. Decyzję o odwołaniu dyrektora bez wypowiedzenia podjął zarząd powiatu chrzanowskiego. Powodem odwołania w tym rygorystycznym trybie jest ciężkie naruszenie przez dyrektora obowiązków, a w szczególności ukrywanie informacji o faktycznej sytuacji szpitala. Na koniec października dług lecznicy przekroczył 6 milionów złotych, a strata powyżej amortyzacji wynosi już 2,5 miliona. Tę stratę będzie musiał pokryć powiat, w przeciwnym razie chrzanowskiemu szpitalowi groziłaby likwidacja. Mamy do czynienia, czy możemy mieć, a właściwie będziemy mieć jako powiat do czynienia z koniecznością znalezienia w budżecie powiatu kwoty między 2,5 a 3 bądź nawet 4 miliony złotych. Co to oznacza dla budżetu? Krótko skomentuję, jakiekolwiek inwestycje istotne stają pod dużym znakiem zapytania. Wśród pozostałych powodów odwołania zarząd wymienia też utratę płynności szpitala, nieprawidłowości w zarządzaniu jednostką, wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem, brak należytego nadzoru nad realizacją projektu modernizacji oddziałów szpitalnych dofinansowanego przez samorząd wojewódzki czy nieuzasadnione delegacje służbowe dyrektora. Zdaniem zarządu powiatu oburzający był też fakt, że dyrektor w tym roku dwukrotnie wnioskował o przyznanie mu nagrody na poziomie wysokości 3 jego pensji, a zarabiał 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Podczas rozmów, a także publicznych wystąpień, pan starosta dziękował mojej skromnej osobie za tak dobry wynik finansowy, jaki w określonych tak trudnych realiach uzyskał szpital powiatowy za 2017 rok oraz wyciąganie szpitala z poważnego kryzysu finansowego, w jakim się znalazł w 2016 roku. Zaznaczam, że pierwsze półrocze bieżącego roku, czyli 18, potwierdziło skuteczność podejmowanych przeze mnie decyzji, gdyż wynik finansowy za ten okres nie tylko był znacznie lepszy od przyjętego w planie finansowym za ten rok, ale dużo lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie roku 2017. No to macie Państwo jakby tutaj zestawienie tego, jak postrzegał Pan Dyrektor sytuację szpitala albo jak ją uzewnętrzniał, z faktami, które starałem się Państwu przekazać. Ostatecznie Rada Szpitala nie przyznała dyrektorowi żadnej nagrody. Byłem przez 4 ostatnie lata radnym opozycji i kilkukrotnie przynajmniej zwracałem uwagę na pewne kwestie, które jakby mnie zastanawiały osobiście. Natomiast dostawałem odpowiedzi, które nie powodowały dalszych działań, więc jakby tutaj na przykład chociażby kwestie delegacji. Były już dyrektor ma 21 dni na odwołanie się do sądu pracy od decyzji zarządu i jak nam powiedział w rozmowie telefonicznej, zamierza z tego skorzystać. Chce też wnieść do sądu pozew o zniesławienie. Twierdzi, że zarzuty stawiane pod jego adresem są nieprawdziwe, absurdalne i świadczą o tym, że ci, którzy je formułują, nie znają się na zarządzaniu szpitalem. Dodał, że nie ukrywał prawdy o sytuacji finansowej szpitala, lecz działał przez ostatnie 2,5 roku dla jego dobra. Zdaniem Stylo to zarząd powiatu wprowadza lokalną społeczność w błąd. Tymczasem do momentu ogłoszenia i rozstrzygnięcia nowego konkursu na szefa szpitala pełniącą obowiązki dyrektora jest Alicja Dobranowska. Policji udało się zidentyfikować i zatrzymać sprawcę ubiegłotygodniowych fałszywych alarmów bombowych w Chrzanowskim Szpitalu i sądzie. Udało się zatrzymać mężczyznę podejrzewanego o zgłoszenie fałszywych alarmów bombowych. Zgadza się, 14 grudnia o godzinie 9.28 na numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna i poinformował, że podłożył ładunki wybuchowe w Chrzanowskim Sądzie i Chrzanowskim Szpitalu. Co wtedy?
Policjanci automatycznie wkroczyli do akcji, zostały ściągnięte wszystkie posiłki, pies do wykrywania ładunków wybuchowych. Początkowo grupy się rozdzieliły, część funkcjonariuszy udała się do szpitala, część do sądu. Jeżeli chodzi o sąd, tam podjęto decyzję o ewakuacji, ewakuowano około 90 pracowników sądu i dokonywano sprawdzenia wszystkich trzech budynków sądu, natomiast w szpitalu co do ewakuacji nie podjęto takiej decyzji, natomiast automatycznie zostały zamknięte drzwi szpitala, nikt nie mógł wejść na teren szpitala, a te osoby, które wchodziły, które musiały wejść, były dokładnie sprawdzane. Kosztowne są takie akcje? Bardzo kosztowne, ponieważ no, zaangażowanych jest do tej akcji bardzo dużo funkcjonariuszy i także innych służb. Okazało się, że alarm był fałszywy i udało się dość szybko zatrzymać osobę, która zadzwoniła z taką informacją. Zgadza się. W momencie, kiedy trwały czynności sprawdzające, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, Wydziału Kryminalnego, automatycznie przystąpili do namierzania osoby, która poinformowała o tym fałszywym alarmie. Bardzo szybko, bo w ciągu 1 godziny i 5 minut funkcjonariuszom udało się ustalić, z jakiego numeru dzwonił mężczyzna, no i w niedługim czasie tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany na terenie Libiąża. Okazało się, że jest to 38-letni mieszkaniec właśnie tej gminy. Czy on obecnie jest w dalszym ciągu zatrzymany? Mężczyzna usłyszał zarzuty z artykułu 224a kodeksu karnego. Został zastosowany wobec niego środek w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Co mu grozi? Jaka kara? 38-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Pracownicy administracji Sądu Rejonowego w Chrzanowie dołączyli do ogólnopolskiego protestu. Domagają się podwyżek ich pensji. My uważamy, że na to zasłużyliśmy. Poza tym przez ostatnie 10 lat no, nie za wiele można było nam przekazać za naszą pracę. No, nie dostaliśmy ani grosza przez 8 lat. Nasze pensje były zamrożone. Teraz jest moment ustalania budżetu na kolejny rok. Znowu chce się nas potraktować tak jak dotychczas, a my no, jesteśmy zmęczeni już tym. Nie możemy na to pozwolić. Musimy mieć swój głos w dyskusji i dlatego dołączamy się do akcji, którą zapoczątkowały inne sądy. Chcemy, żeby państwo nas, obywatele nas zrozumieli, że oni też mają prawo do protestu, tak jak my i też mogą wyrazić swoje niezadowolenie. My jesteśmy odważni, robimy to i wychodzimy przed sąd. Tyle chociaż możemy zrobić, żeby zasygnalizować nasze niezadowolenie. Na jakim poziomie są takie średnie zarobki takiej osoby jak u państwa? Większość pracowników w naszym sądzie nie zarabia 2000 zł netto. Jaka podwyżka by was zadowalała? Zadowalałoby nas tak, jak proponujemy tutaj na plakatach. Czyli 1000 więcej. Tak jest. Jak walczyć, to już o coś. I zwrócić uwagę, że kwoty, które są nam obecnie proponowane, no rzędu kolejne 20 zł przez kolejne lata i to musielibyśmy 50 lat czekać na taką podwyżkę, jaką proponujemy. Jeżeli ten protest nie da efektu, myślicie o jakimś zaostrzeniu? Czy liczycie na to, że ten głos dotrze? Liczymy. Mamy nadzieję, że nasza władza w Warszawie weźmie pod uwagę, że ta forma przybiera naprawdę formę łagodną i że no, możemy się dogadać, możemy po prostu się porozumieć. I no, na razie nie chcemy zapowiadać takiej szerszej akcji protestacyjnej. Wydaje nam się, że władza nas zrozumie i że podejdzie do nas w sposób logiczny. Tradycyjnie w okresie przedświątecznym w Chrzanowskim Nadleśnictwie ruszyła sprzedaż choinek. Choinki sprzedawane są w poszczególnych leśniczówkach, ale od 3 lat także przy głównej siedzibie Nadleśnictwa w Chrzanowie. To tam mieści się Kancelaria Leśnictwa Kruczymich, z którego pochodzą oferowane drzewka. W okresie świątecznym leśniczy sprzedaje tu 200-220 choinek. Sprzedajemy głównie sosnę pospolitą, bo taką sosnę hodujemy w uprawach, także świerka zwyczajnego. Pomału klienci przyzwyczajają się, że mamy tylko cięte choinki, natomiast zdarzają się pytania o jodły kaukaskie, o choinki w doniczkach. No, takimi niestety nie dysponujemy, gdyż te choinki, które tutaj mamy, są pozyskiwane w ramach czyszczeń w naszych uprawach. Ceny choinek wahają się od 24 do 40 zł. Wszystko zależy od wysokości drzewka. Więcej trzeba zapłacić tylko za choinkę, której wysokość przekracza 3,5 metra. Wtedy to koszt ponad 80 zł. Większość klientów kupuje sosnę, choć oba gatunki sprzedawanych tutaj drzewek mają swoje wady i zalety.
decydują upodobania klientów, mówi leśniczy. Wszystko zależy od gustu klienta. Świerk jest pokrojowo ładniejszy, gęstszy, natomiast ma tą wadę, że w ogrzewanych pomieszczeniach szybko opadają z niego igły. Natomiast sosna ma te igły dłuższe. Natomiast jej zaletą jest to, że praktycznie igły nie opadają. Jaką się wstawi, taką się wyjmie i nie śmieci. Jak twierdzi leśnik, to czy wstawimy potem choinkę do stojaka z wodą, czy nie, nie przedłuży jej żywotności. W punkcie sprzedaży chętni mogą natomiast liczyć na zapakowanie choinki po zakupie. Tak, by łatwiej ją było przetransportować. Sprzedaż prowadzona jest przez cały tydzień. Od poniedziałku do czwartku choinkę można kupić między godziną 10 a 16, w piątek od 10 do 14, a w sobotę między 10 a 13. Kupujący choinki otrzymują potwierdzenie legalności ich nabycia. Każda sprzedana choinka opatrzona jest paragonem i asygnatą i jest to jak najbardziej legalnie kupiona choinka. Za kradzież choinki z lasu można otrzymać mandat w wysokości nawet 500 zł. W fotograficzną podróż do Uzbekistanu wybrali się uczestnicy prelekcji zorganizowanej przez Chrzanowski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W bardzo ciekawą i dla większości Polaków jednak egzotyczną podróż wybrali się uczestnicy grudniowej prelekcji zorganizowanej przez PTT. Poprowadził ją Krzysztof Chudzik, przewodnik i globetrotter, który tym razem opowiadał o dalekim Uzbekistanie. Jest to Azja Środkowa, jest to też dla nas egzotyka. Nie jest to blisko, bo samolotem trzeba, jakby nie było, lecieć przynajmniej 5 godzin, gdyby był lot bezpośredni. No i jest to naprawdę podróż, na którą zapraszam wszystkich, nie tylko na prezentację. W spotkaniu w Chrzanowie na zaproszenie prelegenta udział brał wyjątkowy gość, konsul Uzbekistanu w Polsce, który przyznał, że jego ojczyzna jest wciąż zagadką dla Polaków, a warto to zmienić. Об Узбекистане в Польше знают очень мало, хотя это очень страна, которая имеет очень глубокую историю и очень красивую природу, которую стоит обязательно посетить. Historia tego kraju była bardzo burzliwa, ale nie brakuje tam bohaterów. Wśród nich jest Amir Timur. Один из наших предков, Амир Тимур, которому поставлен памятник во Франции, как освободителю Европы от Османской империи. Узбекистан to także zabytki, jak choćby w Samarkandzie, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Chrzanowskiemu podróżnikowi udało się zobaczyć nie tylko to miasto. Najważniejsze regiony miasta, cztery: Taszkent, stolica, Samarkanda, Buchara, Chiwa, no i okolice tych głównych miast, jakby nie był Uzbekistan położony na jedwabnym szlaku. W ostatnim czasie Uzbekistan przechodzi poważne zmiany i ogromny rozwój. Uzbekistan staje na progu epoki przemian. U nas za ostatnie 2 lata происходzą bardzo duże zmiany, w tym числе w ekonomicznym, w kulturnym, w naucznym planie, praktycznie we wszystkich sferach. Практически за последние 20 с лишним лет то, что мы достигли, мы теперь, благодаря новой политике нашего руководства, направляем на еще большее развитие нашей экономики. Te zmiany widać na każdym kroku, zauważa Krzysztof Chudzik. No ja tam byłem w latach 70. akurat w stolicy, w Taszkencie, i zmiany są od tego czasu przeogromne na korzyść właśnie tych, którzy przybywają. Całkiem inny obraz, bardzo przyjazny turystyce. Dziś Uzbekistan nadal zachwyca choćby kuchnią. Taki tradycyjny danie płow przygotowywane przez 3 godziny, to nie jest takie gotowanie jak u nas na szybko. To danie, z czego ono jest wykonane? No, płop to jest ryż, to jest baranina, to jest marchewka, dodatki. Co ważne, to kraj przyjazny dla turystów. Ostatnimi laty infrastruktura turystyczna bardzo rozbudowana, szybka kolej, autostrada, hotele, gastronomia, koloryt, no i ludzie bardzo przyjaźni Polakom i turystom. Nadal można się tam porozumieć w języku rosyjskim, bo przez wiele lat ten kraj był Republiką Radziecką. Młode pokolenia mieszkańców Uzbekistanu mówią natomiast po angielsku. To nie bariera językowa może być przeszkodą w poznaniu Uzbekistanu, ale bariera finansowa. Biura podróży oferują 9-10-dniowe wycieczki do tego kraju w cenie około 10 000 zł, a to nie mało.
W restauracji Nowa w Chrzanowie odbył się opłatek maltański. Zabawa z wodzirejem, noc filmowa czy pokaz sztucznych ogni to tylko niektóre z atrakcji, jakie Moksir przygotował dla Państwa na powitanie Nowego Roku. Drodzy Państwo, już 31 grudnia serdecznie zapraszamy na Sylwester w Chrzanowie. Na godzinie 19.45 zapraszamy wszystkich Państwa do kina, gdzie odbędzie się sylwestrowa noc filmowa. Będzie można obejrzeć 3 wspaniałe filmy, jak również będą przekąski ciepłe i zimne, a o godzinie 12 oczywiście powitamy Nowy Rok lampką szampana. Natomiast miłośników zabawy na świeżym powietrzu zapraszam serdecznie już o godzinie 23 na Sylwester pod Orłem. Tutaj właśnie na scenie zaraz za nami na Placu Tysiąclecie odbędzie się wspaniała zabawa razem z Wodzirejem. Przygotowaliśmy dla Państwa fantastyczne konkursy, oczywiście z atrakcyjnymi nagrodami, więc nikogo z Państwa nie może zabraknąć. Natomiast o godzinie 12 wszyscy razem rozpoczniemy nowy rok, złożymy sobie życzenia i oczywiście obejrzymy fantastyczny pokaz sztucznych ogni. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie już 31 grudnia. Taneczną galą grupa Axel Dance podsumowała kilkumiesięczny projekt, który udało im się zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego dla Małopolski. Dzieci przez 10 miesięcy uczęszczały na zajęcia, na bezpłatne zajęcia w ramach projektu. Projekt, który był w ramach drugiej edycji wygranego przez nas właśnie budżetu obywatelskiego. Dla Małopolski. Dla Małopolski, dokładnie. W ramach projektu mamy 6 grup tanecznych i 4 grupy akrobatyczne. Jakiego typu tańce to są? Przeważa przede wszystkim hip-hop, show dance. Mamy dzisiaj przygotowany również jeden układ jazz acro, to jest u nas nowość, także mam nadzieję, że się spodoba. W całym w ogóle projekcie brało udział dokładnie 263 osoby. Dzisiaj na scenie wystąpi około 180 osób, także tutaj no, emocje będą na pewno bardzo wielkie. Jakiego rodzaju taniec cieszy się u dzieci największą popularnością? Do jakich grup mieliście największe, że tak powiem, przyjęcie czy wzięcie tych grup?
Znaczy, jeśli chodzi o kategorię wiekową, to zdecydowanie dzieciaczki tutaj wygrywają. Aktywność fizyczna, jaką chcą pełnić młodsze dzieci od 6 do 10 roku życia, jest ogromna. Z osobami starszymi już po 12 roku życia jest troszeczkę gorzej. Te osoby albo już gdzieś trenują, albo uważają, że troszeczkę już jest za późno. To jest błąd oczywiście. Taka grupa u nas też powstała, Axel Swish. Jest w dużej części złożona z osób początkujących. A jeżeli chodzi o taniec, no to już zdecydowanie wygrywa hip-hop. Zresztą my się specjalizujemy w tańcach hip-hop, street dance show i show dance, więc u nas to przeważa i cieszy się to dużą popularnością. To skąd pomysł na to, żeby powstały grupy akro? Akrobatykę wykorzystujemy w naszych choreografiach. Ona sprawdza się rewelacyjnie. Na casting do grup akrobatycznych przyszło mnóstwo osób. Niektórzy niestety nie dostali się do grup trenujących w roku szkolnym, więc trenowali w wakacje, bo po prostu nie starczyło miejsc. Uwielbiają te zajęcia, nie chcą z nich wychodzić. My mamy jako instruktorzy tańca większe pole do popisu, bo możemy wykorzystać ich akrobację w choreografii. Natomiast cieszy nas najbardziej to, że te dzieci, mimo tego, że zajęcia odbywają się w sobotę, wcześnie rano, one z chęcią wstają, przychodzą na te zajęcia, trenują i jeszcze mają mało. Cieszy nas, że aktywność fizyczna wśród dzieci jest tak duża. Dzisiaj gala, ale czy to już koniec tańca w ramach grupy Axel? Nie, to nie koniec tańca na pewno, ponieważ no, w ogóle ogólnie zespoły działają już u nas w szkole od 15 lat, natomiast grupy Axel od 6 lat, także myślę, że na pewno będzie kontynuowane. No, mamy wspaniałych tancerzy, wspaniałych rodziców, wspaniałą kadrę, także na pewno na tym nie skończymy, będziemy dalej się rozwijać. Kilkudziesięciu wykonawców wzięło udział w eliminacjach konkursu kolęd i pastorałek, które co roku organizuje Szkoła Podstawowa nr 1, a które odbywają się w sali teatralnej Moksil. Finał będzie można zobaczyć 9 stycznia.
szopki bożonarodzeniowe z przeróżnych zakątków świata można zobaczyć w domu Urbańczyka. Wystawa Szopki Bożonarodzeniowe różnych kultur idealnie wpisuje się w klimat przedświąteczny. Ekspozycję sprowadzono z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Składa się ona z blisko 200 szopek bożonarodzeniowych. Na wystawie można zobaczyć przede wszystkim szopki odbiegające od tego naszego tradycyjnego wyobrażenia szopki krakowskiej, czyli szopki architektonicznej, bo większość szopek to są szopki nawiązujące swoją formą do stajenki betlejemskiej, z tym, że wyobrażonej w zależności od twórcy, który pochodzi z danego rejonu świata. Są szopki z różnych materiałów, jak drewno, słoma, mech, kamień. Mamy szopkę w makówce czy szopkę w naparstku. Ekspozycja to przegląd szopek bożonarodzeniowych z niemal całego świata, z wyjątkiem Australii i Nowej Zelandii. Prace to dzieła twórców amatorów, aczkolwiek wiele z nich ma bardzo wysokie walory artystyczne, mówi kuratorka wystawy. Jej twórcy udowadniają także, że szopki można tworzyć z przeróżnych materiałów z naszego otoczenia. Materiały, z których można zrobić szopki, otaczają nas dookoła. To jest papier, to są materiały naturalne, materiały, które nieraz wyrzucamy. Mamy piękną szopkę w formie rzeźby papierowej, więc można tu wykorzystać gazety czy jakieś dowolne papiery, które wyrzucamy na co dzień. Prezentowane na wystawie szopki bożonarodzeniowe są zupełnie inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Aczkolwiek szopkę krakowską także można tu zobaczyć. Ekspozycja prezentowana będzie do 4 lutego 2019 roku. Na bezpłatne treningi Nordic Walking zaprasza gmina Chrzanów i trener Piotr Potocki. Jeszcze przez 2 niedziele można wyruszyć na spacer z kijami. Zaczęło się od spaceru po zdrowie, a teraz są regularne spacery w ramach Nordic Walking. W tym roku jest jeszcze szansa do nich dołączyć. Tak jest. Jeszcze w tym roku odbędą się w 2 niedziele, które nam zostały do końca roku, takie 2 spacery. Spotykamy się na łące na ulicy Jordana za starostwem powiatowym i w zależności od tego, jak uczestnicy, na jaki marsz mają ochotę, jaki spacer, dobieramy odpowiednią trasę, idziemy sobie wspólnie razem. Tak, to jest jeszcze w ramach cyklu Spacer po zdrowie. Do końca roku i potem, żeby się Państwo nie martwili i osoby, które miałyby ochotę skorzystać także z takich spacerów wspólnych, powstała grupa na Facebooku Nordic Walking Chrzanów. Tam można się umawiać, szukać towarzyszy do spacerów. Czy ktoś, kto do tej pory swoją przygodę z kijkami odbywał raczej sporadycznie, może dołączyć? Oczywiście, właśnie staramy się, aby dołączali do nas osoby, którym się wydaje, że w ogóle do aktywności się nie nadają. Takie, które można powiedzieć nie robiły nic i mogą z kanapy przyjść, to jest właśnie dla nich, bo jest wiele różnych inicjatyw dla osób już takich aktywnych, a dla takich, którzy całkowicie chcieliby zacząć, nie było nic. No i właśnie w związku z tym wyszliśmy naprzeciw, że najlepszy będzie spacer, bo przecież każdy z nas chodzi do sklepu, do pracy i wystarczy przyjść i przejść się z nami i zobaczyć, ile to daje satysfakcji i korzyści z tego. Potrzebne są kijki i wcześniej jest takie mini szkolenie z tego, jak ich używać. Tak, zawsze pokazuję co i jak tego używać, jakie są kije, czym się różnią trekkingowe od Nordic Walking, ale można nawet przyjść bez. Jeżeli ktoś ma ochotę na spacer, zobaczyć jak to wygląda, także zapraszamy. I to wszystko, co w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa. Zanim się pożegnamy, tradycyjnie już mamy zaproszenia kulturalne. Na 7 stycznia zapraszamy do Miejskiej Biblioteki na koncert kolęd i pastorałek. Natomiast 11 stycznia w Moksir odbędzie się koncert Był taki czas. Wstęp na ten koncert to 5 zł. 13 stycznia z kolei koncert wiedeński w sali teatralnej Moksir, początek o godzinie 18:00. A bilety w cenie 80 zł parter, 70 zł balkon są już do nabycia. Ważne, by pamiętać o rabacie rodzinnym dla minimum 3 osób, taniej o 10 zł na bilecie. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym programie. Szczegółowe informacje o tym, co dzieje się w gminie i mieście, a przede wszystkim w kulturze, znajdziecie Państwo na stronie Kulturalnych Chrzanów, a my ze swojej strony życzymy Państwu oczywiście radosnych, spokojnych świąt i mamy nadzieję, że będziecie nas Państwo oglądali także po świętach. Do zobaczenia.